Szanowni moi drodzy, mam zaszczyt przedstawić parę prelegentów, pierwszą z par prelegentów, mianowicie panią profesor Jolantę Marszalską oraz księdza profesora Waldemara Graczyka. Przedstawią dla państwa, właśnie to jest właśnie nawiązanie do tego poprzedniego wystąpienia. Genealogia ma swoją historię, ale żebyśmy mogli ją rozwijać, musimy również być jak najbardziej do tego przygotowani, jak najlepiej, dlatego tutaj ze strony państwa padnie pewno, jak mam napisane, zachęta do udziału w podyplomowych studiach z zakresu genealogii. Będzie nam miło, kiedy może kiedyś jako studenci zawitamy do was na uniwersytet. Od lutego, dobrze. A ja zapraszam w takim razie do prezentacji. Serdecznie witam. Pani profesor dr Jolanta Marszalska, profesor zwyczajny w Instytucie Nauk Historycznych Wydziału Nauk i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Natomiast ksiądz profesor Waldemar Graczyk, dyrektor w wyżej wymienionym instytucie, kierownik Katedry Historii Średniowiecza. Zainteresowania badawcze obojga państwa, jak tutaj czytam, monastycyzm. Już brzmi ciekawie, a na pewno będzie jeszcze ciekawiej, kiedy wysłuchamy prelekcji. Zanim technicy ustawią mikrofony, moi drodzy, można zadawać pytania z sali, ale po prelekcji, dobrze? I też nie hura na ogromnej ilości, jedno, dwa pytania. Myślę, że każdy z prelegentów będzie mógł odpowiedzieć. Zapraszam serdecznie. Bardzo proszę. Do pytań zapraszam nie tylko oczywiście po prelekcji, ale też, proszę państwa, i w kuluarach, kiedy będziemy rozmawiać, to jak najbardziej na wszystkie, na które będę potrafił udzielić odpowiedzi, ja czy pani profesor odpowiedzi udzielimy. Witam państwa bardzo serdecznie. No właśnie, donośny głos mam i widzę, że coś tutaj chyba jest nie tak. Odsunę się trochę. Proszę państwa, jedno może dopowiedzenie takie do poprzedniego referatu, czy uzupełnienie może. Pamiętajmy o tym, że księgi metrykalne, obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych, to jest obrót trydencki. Obrót trydencki skończył się w roku 1563 i od tego czasu mówimy o obecności ksiąg metrykalnych, co nie znaczy, że wcześniej nie było zapisów. No, były zapisy oczywiście robione, prawda, ale w takim dzisiejszym tego słowa znaczeniu, jeśli mówimy o księgach metrykalnych, to jest dopiero właśnie od obrotu trydenckiego. Jasne, że jeśli my prowadzimy kwerendy archiwalne w archiwach kościelnych, no to od razu w roku 1564 nie znajdziemy tak szybko. Także jeśli komuś się uda, to chętnie proszę o informację, prawda? To moja wiedza się powiększy, ale mamy sporo już do wieku później XVII, czy zwłaszcza XVIII wieku, tych zapisów właśnie z ksiąg metrykalnych. Proszę państwa, w poprzednim referacie takie piękne zdanie usłyszałem, które mnie zachęciło do tego, żeby nieco powiedzieć właśnie o tej naszej inicjatywie, z którą właśnie tutaj występujemy, zresztą wespół z państwa przedstawicielami, z panem Grzegorzem Biłosem, no, sformułowaliśmy ten program studiów podyplomowych, z którymi chcemy wystartować od drugiego semestru roku akademickiego, który zaczyna się już wkrótce, bowiem 1 października. I o tym programie jeszcze za chwilę powiem, ale zanim o programie, to właśnie spodobało mi się to zdanie o tym, że żeby prowadzić badania i poszukiwania genealogiczne, trzeba mieć wiedzę. Trzeba mieć wiedzę. Trzeba ten warsztat historyka no, troszeczkę okiełznać, powiem w ten sposób. I bym nieco polemizował z tym, że historia jest nauką pomocniczą dla genealogii. Proszę państwa. Ja myślę, że no właśnie ten uśmiech wiele mówi tutaj dla nas wszystkich. Natomiast właśnie genealog musi mieć nieco świadomości i wiedzy warsztatu historyka po to, żeby oczywiście poruszać się. I o paru zagadnieniach za chwilę powiemy oczywiście. Pani profesor jest specjalistką od historii książki i od monastycyzmu, jak tutaj by brzmiało, zwłaszcza niektórych rodzin zakonnych. Ma dostęp do bardzo wielu archiwów, do których nie wszyscy mają dostęp, to od razu zaznaczam oczywiście. I na księgach, które są zachowane w wielu bibliotekach, również kościelnych, no, znajdują się bardzo ciekawe zapisy, które mogą również zainteresować genealoga, ale o tym będzie mówiła pani profesor. Ja natomiast chciałbym państwu
powiedzieć w kilku zdaniach zaledwie, że obecnie w historii cieszy się sporym zainteresowaniem taki nurt badań zwany prozopografią. Są to badania nad postaciami, ich rolą, jaką odegrały w czasie i przestrzeni. Oczywiście dzisiaj szczególnym szacunkiem cieszą się takie wydawnictwa, które są pomocne dla historyka, prozopografa, który zajmuje się tą biografistyką szeroko pojętą. To chodzi o Polski Słownik Biograficzny. Kto z nas nie słyszał o Polskim Słowniku Biograficznym, który rozpoczął swoje wydawanie jeszcze przed II wojną światową i jeszcze nie zakończyliśmy, także jest tyle. A już mówimy my historycy o suplementach, ponieważ no, tych kilkadziesiąt lat, jakie upłynęły od pierwszego tomu, jednak wymagają oczywiście sporych uzupełnień. Mówimy o chociażby takim niezwykle ważnym i myślę, że ci, którzy zwłaszcza zawodowo zajmują się poszukiwaniami genealogicznymi, to trafili na to. Myślę o urzędnikach dawnej Rzeczypospolitej. To robią historycy, muszę powiedzieć, Polska Akademia Nauk. To jest kolosalna praca, olbrzymia, jeśli chodzi o kwerendę i później oczywiście cały proces wydawniczy. Tak się składa, że ja jestem w Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk i ilekroć spotykamy się na naszych posiedzeniach, to zawsze narzekamy, że nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy na to, by te wydawnictwa oczywiście kontynuować, a granty i cały ten projekt grantowy oczywiście jest no mało taki drożny, żeby te wszystkie projekty, które na biurkach historyków dzisiaj w Polsce znajdują się, znalazły swoje, że tak powiem, urzeczywistnienie w postaci książki. Tak z tymi urzędnikami jest. To chociażby katalogi i chociażby też, ja wymienię chociażby taką Korytkowskiego, to jest stare opracowanie, ale od tego czasu Jana Korytkowskiego i jego właśnie arcybiskupów, czy kanoników i prałatów gnieźnieńskich ukazało się bardzo wiele opracowań poświęconych lokalnym, miejscowym kapitułom katedralnym, czy oczywiście kolegiackim. To są żmudne tak samo badania historyczne i kwerendy, które nie tylko w Polsce są realizowane, ale zwłaszcza w Rzymie, prawda, czy w wielu archiwach też zagranicznych, szczególnie Berlin czy Wiedeń, bo tam sporo materiałów można oczywiście znaleźć. Ja tak powiem prywatnie ze strony kościelnej, zachęcam jednego biskupa do tego, żeby zafundować może w ramach konferencji episkopatu kilka stypendiów dla księży i wysłać ich na kilka lat do właśnie takich archiwów jak Berlin czy Wiedeń, bo dzisiaj jest możliwość naprawdę przeprowadzania kwerend dla nas z punktu widzenia historii Kościoła niezwykle oczywiście ważnych i potrzebnych. Proszę Państwa, to są przykłady, tylko oczywiście ja nie będę wymieniał całego katalogu, bo moglibyśmy tutaj dwie godziny siedzieć, oczywiście Państwo byście byli zamęczeni przeze mnie tytułami książek, prawda, które ukazują się na rynku. Ale wiemy o tym, że wiele wydawnictw dzisiaj dostępnych jest w internecie i całe szczęście, prawda? Znam takiego profesora, który mówi do mnie, że on już książek nie kupuje, że on tylko właśnie książki w wersji elektronicznej i ma kilka tysięcy zbiór, mówi, w swoim komputerze, na nośniku, prawda, na twardym dysku, bo mówi, nie miał gdzie miejsca, czy nie miał miejsca w swoim mieszkaniu, żeby te książki składować. Proszę Państwa, no właśnie, to narzędzie, jakim jest internet, jest niezwykle ważne i wykorzystywane, i nie muszę Państwa przekonywać co do tego, dla i przez genealogów do poszukiwań oczywiście genealogicznych, ale pamiętajmy o tym, że wiele rozmaitych instytucji, związków wyznaniowych zamieszcza istotnie swoje dane no, na tych właśnie elektronicznych nośnikach informacji, ale to nie jest wszystko. To jest może jakiś procent, mniejszy czy większy, nie wiem, czy ktoś to liczył oczywiście, ale masa informacji, też jest zasobów archiwalnych, źródeł oczywiście nie jest, nie znajduje się, nie ma ich na tych właśnie nośnikach informacji elektronicznych. Stąd też, no właśnie, to jak słyszeliśmy w poprzednim referacie, wymaga od genealoga tych właśnie żmudnych poszukiwań. I o niektórych źródłach, których Państwo nie znajdziecie, a można by o tym pomyśleć, czy czasem takiego projektu jakoś nie zrealizować, o łacińskich, pozametrykalnych, chociażby źródłach kościelnych, przydatnych dla genealoga, będzie mówiła pani doktor Patrycja Herod, zresztą no, twórczyni, czy jedna z twórczyń tego właśnie programu studiów podyplomowych właśnie z genealogii.
Proszę Państwa, co pragniemy zawrzeć w tym naszym procesie kształcenia dwusemestralnym? Zachęcam Państwa, jeśli Państwo będziecie chcieli sobie no, raz na jakiś czas wycieczkę do Warszawy zafundować oczywiście i wziąć udział w tym procesie kształcenia podyplomowego dwusemestralnego, to naturalnie zachęcamy. W Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Instytucie Nauk Historycznych, którego jestem dyrektorem i wspólnie właśnie tej, żeśmy ten program przygotowali. Oprócz tych zajęć stricte dla genealoga, o nich nie będę mówił za wiele, przydatnych, chcemy na przykład zawrzeć takie zajęcia z klasztoratorium języka łacińskiego. Państwo widzieli, że no właśnie tutaj te efekty kweren genealogicznych były zapisywane w języku łacińskim. No właśnie język łaciński dla Kościoła był językiem no, podstawowym. Księgi metrykalne były prowadzone w języku łacińskim. Dopiero koniec epoki staropolskiej, później właśnie zabory sprawiają, że te księgi metrykalne będą prowadzone w języku, no powiedzmy, rosyjskim, chociażby w zaborze tej rosyjskim, czy też po niemiecku. Stąd też niezbędne jest no, troszeczkę pokazanie i nauczenie no, genealoga tego właśnie warsztatu translacyjnego, jeśli chodzi o język łaciński, rosyjski czy niemiecki. Będą też i przewidujemy zajęcia omawiające społeczeństwo, począwszy od średniowiecza aż do wieku XX. Proszę Państwa, społeczeństwo, oczywiście wiemy, że ta heraldyzacja, jaka miała miejsce, to jest oczywiście średniowiecze, wiek XIV. Historycy czasem spierają się o ten czas, prawda, kiedy ona miała miejsce. No ale właśnie, te grupy społeczne, oczywiście warstwy społeczne, one wytwarzały swoją specyficzną dokumentację. I teraz trzeba to społeczeństwo uchwycić w jego różnorodności, jego specyfice i jego funkcjonowaniu i zobaczyć pozostałość po tym funkcjonowaniu społeczeństwa w postaci dokumentacji źródłowej. I to chcemy pokazać oczywiście w tych studiach podyplomowych. Oczywiście ważnym jest tutaj też zaznajomienie się z pewnymi prawnymi aspektami badań genealogicznych, ponieważ to nie może być tak, że samowoli nie ma, proszę Państwa, my poruszamy się oczywiście tutaj no, w świetle prawa, no bo to jest wymóg podstawowy. Oraz chcemy, żeby pojawiły się takie zagadnienia z heraldyki, czy właśnie z demografii historycznej, bo one te są niezwykle potrzebne. Także w takim telegraficznym skrócie, tak by wyglądało właśnie to, dzięki czemu no, chcemy poszerzyć warsztat historyka dla badających właśnie, czy poszukujących, czy może firm genealogicznych, ponieważ uważam, że część z Państwa pewnie te firmy genealogiczne na tej sali oczywiście reprezentuje. Ale co możemy znaleźć teraz właśnie w owych źródłach klasztornych, co mogłoby zainteresować genealoga? Poproszę o to panią profesor Jolantę Marszolską. Szanowni Państwo, nim o źródłach klasztornych słów kilka z mojej strony, chciałam tu jeszcze gwoli uzupełnienia do tego, o czym wspomniał ksiądz profesor Waldemar Graczyk. Jestem historykiem, bibliologiem i to moje badania nad książką, to nie są badania nad książką dwudziestowieczną, to są badania nad książką średniowieczną od XIV, nade wszystko XV do końca XVIII wieku. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ w większości jesteśmy przekonani jako archiwiści, jako genealodzy, że właściwie takie czy inne archiwum, większe czy mniejsze, daje nam możliwość odnalezienia to, czego szukamy. Materiały archiwalne są dla nas najważniejsze. I właściwie myślę, że tutaj powiem albo coś nowego, albo może nie. Że właśnie wbrew pozorom, badając stare księgozbiory, a badam je, proszę Państwa, bardzo, bardzo długo, badam księgozbiory magnackie w mniejszym już stopniu, głównie z terenu Małopolski, wszak tam była ta magnateria rzeczywiście taka bardzo prężna i krwista. Nieco troszkę, prawda, dotykam tutaj Mazowsza, ale przede wszystkim
księgozbiory kościelne w szerokim tego słowa znaczeniu. I tu właśnie, proszę Państwa, w księgozbiorach czy na księgozbiorach kościelnych zupełnie przez przypadek, bo nie badam oczywiście spraw genealogicznych, ale zupełnie przez przypadek natykam się na szereg bardzo interesujących informacji. Ale zanim kilka, proszę Państwa, słów na ten temat i zresztą przytoczę Państwu tutaj kilka przykładów, ponieważ nie chciałabym być gołosłowna, więc przede mną leży książka naszego wspólnego autorstwa, która ukazała się 2 lata temu. To są właśnie zespoły proweniencyjne, czyli zespoły własnościowe zasobu inkunabułów, czyli książki XV-wiecznych i starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie właśnie na starych księgach odczytaliśmy wpisy metrykalne, ale to na końcu. Proszę Państwa, stare księgozbiory, które przez całe, można powiedzieć, stulecia u nas ulegały ogromnemu zniszczeniu, ja już pomijam w tej chwili wieki średnie, ale wystarczy potop szwedzki, że nie wspomnę o wieku już XIX, pierwsza, no a nade wszystko druga wojna, praktycznie spowodowały ogromne, ale to ogromne spustoszenia, jeśli chodzi o zasób starej książki. Mimo wszystko, do chwili obecnej, proszę Państwa, zachowały się bardzo duże zasoby, ja mówię w tej chwili o księgozbiorach kościelnych oczywiście, bardzo duże zasoby ksiąg, starych ksiąg, niezwykle cennych, przede wszystkim w tych diecezjach, które niejako są diecezjami, czy były diecezjami najstarszymi, gdzie były tworzone zaraz w wieku, właściwie po Soborze Trydenckim, pierwsze seminaria. Że nie wspomnę już o bibliotekach zakonnych, bo tego było niezwykle dużo, proszę Państwa. A przede wszystkim te klasztory najstarsze, monastyczne, bo nie wszystkich możemy określać mnichami, tylko i wyłącznie rodzinę benedyktyńską, benedyktynów, cystersów, kamedułów, kartuzów. Natomiast wszyscy inni to po prostu zakonnicy. To tak gwoli tylko krótkiego wyjaśnienia. Proszę Państwa, i właściwie wiek XIX, po kasatach zakonów i w obrębie zakonów domów klasztornych, nastąpiło ogromne zniszczenie księgozbiorów. Tutaj w zaborze pruskim to było po 1810 roku, kiedy z klasztorów zabierano stare księgi, wywożono do nowo tworzącej się Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. Było to po 1810 roku, a na czele stanął tejżeż komisji Karl Bisching, późniejszy zresztą pierwszy jej dyrektor. Najdramatyczniej wyglądało to pod zaborem rosyjskim. Ja oczywiście podaję absolutnie skrótowo, bo proszę Państwa, mogłabym tutaj do wieczora Państwu o tych rzeczach mówić, a mówię tylko praktycznie z autopsji, z własnych, no około 30-letnich badań, które prowadzę w kilku różnych miejscach, w Małopolsce i na Mazowszu głównie, o Śląsk się tylko troszeczkę dolny tutaj otarłam. No i oczywiście zabór austriacki, gdzie tutaj zaborca najsubtelniej się, można powiedzieć, odniósł do zniszczenia i do ksiąg. Niemniej jednak księgozbiory są przemieszane. Są, proszę Państwa, sztucznie podzielone, są kradzione, są wywożone, są niszczone, są palone. Na to są dokumenty. Pozostało bardzo dużo, mimo wszystko pozostało bardzo dużo jednak ksiąg w starych seminariach duchownych, w starych domach zakonnych. Badam rodzinę cysterską, proszę Państwa, karmelitów bosych również, oraz rodzinę troszkę mendykanską, a zatem bracia, rodzina franciszkańska, właśnie bernardyni, reformaci. Proszę Państwa, jak, bo to jest dosyć trudne zagadnienie, jeśli Państwo przychodzicie do archiwum, to Państwo macie zespoły lepiej czy gorzej opracowane, lepiej czy gorzej przygotowane, ale Państwo się poruszacie w sferze dokumentów. W przypadku księgi bardzo często decyduje przypadek. To od razu mówię, ponieważ stare księgozbiory i te zakonne, i te diecezjalne, to są księgozbiory prywatne, o czym tutaj już ksiądz profesor wspominał, ja też chciałam bardzo mocno podkreślić, a zatem one były gromadzone dla potrzeb, prawda, no, naukowych, dla potrzeb, prawda, poznawania świata, dla potrzeb uczenia się danego domu zakonnego, już nie mów, wspominając oczywiście o seminarium, gdzie była prowadzona normalna oczywiście edukacja,
a książka z edukacją jest absolutnie związana, o czym wszyscy tutaj wiemy. I bardzo często, proszę Państwa, nie mając zwyczajnie po prostu nieraz papieru, mnisi zapisywali albo jakikolwiek inni użytkownicy, bo to nie zawsze byli zakonnicy, zapisywali, proszę Państwa, informacje na marginesach bocznych bądź dolnych ksiąg, gdzie kto się urodził. Bardzo często są to osoby nam nic nie mówiące z imienia. Rzadko tutaj są wymieniane nazwiska, często jest to data zamieszczona, czyjejś śmierci też bardzo często nie wiemy czyjej. Proszę Państwa, jak do tego podejść? No, nie jest to łatwa rzecz i nie jest to rzecz prosta. Jeśli mamy do czynienia z dużą jakąś rodziną i mamy informację, że ta rodzina mogła posiadać jakiś księgozbiór, to można pokusić się wtedy o najpierw zaglądnięcie do literatury pomocniczej. Tutaj zachęcałabym do bardzo cennego wydawnictwa Edwarda Chwalewika Zbiory Polskie Muzea i Archiwa. Pierwsze wydanie było w roku 1927, potem reprint bodajże w latach 80. I on tam daje kapitalny, można powiedzieć, taką kapitalną panoramę, gdzie były biblioteki, co cenniejsze, prywatne, zakonne, diecezjalne, towarzystw wszelakiej maści naukowych i tak dalej. I można tym tropem pokusić się wówczas, jeśli jest jakaś informacja, którą możemy zweryfikować, dopiero poczynić jakieś starania, dotrzeć do takich czy innych, prawda, ksiąg, jeśli wiemy, że właściciel posiadał księgi, że te księgi były na przykład, zostały przeniesione do Biblioteki Narodowej czy do jakiejkolwiek innej biblioteki. Natomiast w przypadku bibliotek zakonnych czy w ogóle kościelnych, diecezjalnych jest to na pewno już znacznie bardziej utrudnione, ponieważ wtedy bardzo często poszukujemy troszkę, proszę Państwa, na ślepo. No, ja tutaj nie mogę nawet tego inaczej, proszę Państwa, określić, ponieważ na kartach ksiąg przedtytułowych, na tych marginesach dolnych, prawda, bocznych, te zapiski, jak mówię, zachowały się. Nie ma ich aż tak dużo, niemniej jednak niektóre są bardzo istotne i one nam mogą bardzo wiele, proszę Państwa, pokazać. Mogą nam zupełnie nieraz zmienić nasze poszukiwania czy nasz pogląd na daną osobę czy rodzinę, co do której mamy pewne informacje. Jeśli chodzi o księgi czy w ogóle zasoby zakonne, przede wszystkim archiwalne czy książki, to oczywiście nie ma dla nas tutaj, mamy tutaj wiedzę, że Liber Mortuorum jest taką księgą, do której no, trzeba by się było jednak pokusić i w miarę możliwości, jeśli taka możliwość będzie, jednak ją przeglądnąć bardzo dokładnie. Dam przykłady, dam dwa takie bardzo nośne przykłady. Otóż, proszę Państwa, w XVII wieku magnat polski, to właściwie takiej proweniencji litewsko-ruskiej, Szymon Samuel Sanguszko, tą rodziną się wiele lat zajmowałam i nadal zajmuję, na modlitewniku z 1505 roku niejakiego Szymona Kerwera na bocznych marginesach stworzył genealogię swojego rodu. Na ten temat ukazało się kilka nośnych, bardzo ważnych artykułów. Jeden z pierwszych to pod koniec wieku XIX opublikował profesor Sokołowski w biuletynie Biblioteki Jagiellońskiej, a sprostowanie, uzupełnienie tegoż rok temu w studiach źródłoznawczych w Polskiej Akademii Nauk się ukazało. I może to nic takiego nadzwyczajnego, niemniej jednak pokazuje to fakt, że członkowie rodów magnackich, szlacheckich, znaczących rodzin mieszczańskich, o dużych, prawda, tutaj czy koneksjach, czy nade wszystko dużym majątku, bo to jest bardzo też ważne, proszę Państwa, starali się pokazać genealogię swojej rodziny. To jest jeden z przykładów, który Państwu tutaj podaję. Takich przykładów jest wiele. A zatem nie można pomijać troszkę sięgnięcia, ja nie mówię dogłębnych badań, bo to może być czasami prawie niemożliwe albo bardzo trudne, albo bardzo trudne. Niemniej jednak tak jest. I to, proszę Państwa, tego typu wywód, o którym wspominam, Szymona Samuela Sanguszki, został oczywiście sprostowany, on tam popełnił błędy.
To nie przeszkadza oczywiście niczemu i to nie umniejsza wartości tegoż magnata żyjącego na początku wieku, na przełomie wieków XVI i XVII. Pokazuje nam już wtedy daleko idące zainteresowania własnymi przodkami, koneksjami. Co jest jeszcze ogromnie ważne? Proszę Państwa, wszelkie dokumenty gospodarcze. Tu padło w poprzednim referacie bardzo cenne określenie. My bardzo często je pomijamy. Zresztą bardzo niewielu jest tak naprawdę historyków zajmujących się gospodarką. No, to są dokumenty czasami nudne, powiem Państwu. Naprawdę, no, jeśli popatrzymy na te wszystkie, prawda, przychody, rozchody, no, trzeba też mieć do tego przygotowanie, ale właśnie tych dokumentów absolutnie zachowało się najwięcej w zbiorach archiwalnych kościelnych. Ja mówię w tej chwili o kościelnych, ale nie tylko, w magnackich również. Dlaczego? No, nie mamy chyba raczej wątpliwości, że każdy był zainteresowany swoim majątkiem, jego powiększaniem bądź uszczuplaniem, dziedziczeniem i tak dalej, i tak dalej. I również na dokumentach gospodarczych, proszę Państwa, nie pomijajmy ich, nie tylko, prawda, liber natorum czy liber mortuorum, ale właśnie księgi gospodarcze czy dokumenty gospodarcze. I proszę Państwa, prawie na koniec, bo pewnie czas już nas dobiega końca, chciałam Państwu zacytować mianowicie wpis in extenso, wpis proweniencyjny, to znaczy proweniencyjny, wpis o charakterze czysto metrykalnym, przepisany tutaj przeze mnie in extenso z Bagatela, no, z bardzo znanego dzieła, a mianowicie z Biblii, po prostu na Biblii. Do Biblii były przyklejone, przed kartą tytułową, dwie luźne karty, na którym ktoś, mówię, prawdopodobnie był to kapłan, wpisał odręcznie takie zapiski. Ja Państwu jedną z nich odczytam, a Biblia, to zresztą takie symptomatyczne, bo to była Biblia gdańska, tak zwana luterańska, z 1632 roku, a wpis brzmiał następująco. 12 aprilis anno 1781 roku o godzinie 5 po południu dał nam Pan Bóg Syna. Dnia 29 tegoż miesiąca był w domu w Przyrowie okrzczony. Trzymali go do chrztu jaśnie wielmożny pan Paweł Kępiński major z imć panną Zuzanną Nieszkowską kapitanowną i imć pan Marek Rusocki major z imć panną Anną Rusocką majorówną, imć pan Krzysztof Nieszkowski z panną Konstancją Rusocką majorową, imię mu dane Paweł Marian Józef. Ten Bóg nas wszystkie stworzył, niech i to stworzenie sobie chowa na swoją chwałę, a nam rodzicom na pociechę. Amen. Jeszcze jedno, proszę Państwa, z tej samej księgi, rok później zapis, anno 1782, 29 maja, dał nam Pan Bóg córkę. Dnia 21 juli była ona okrzczona w Wielowicach. Do chrztu ją trzymali imć pani generałowa Hoffmanowa z imć panem pułkownikiem Ludwikiem Kępińskim, imć panna kapitanowa Rusocka z panem majorem Szczepkowskim. Imię jej dane Ludwika Aleksandra Elżbieta. Bóg Stwórca dał wszystkie to i całego świata. Niech się i ona chowa na jego chwałę, a nam rodzicom na pociechę. Amen. Proszę Państwa, nie będę już kolejnych cytować, bo Państwo tutaj widzicie, można się przez moment pogubić, prawda, w tych nazwiskach i osobach, ale zwracam uwagę na miejscowość Przyrów. To są też ważne informacje dla, prawda, badaczy, genealogów, a potem mamy Wielewice. Proszę Państwa, jeśli się nie mylę, to jest to właśnie Przyrów koło tak zwanej Świętej Anny, ale nie Góry Świętej Anny. To jest rejon mniej więcej Częstochowy, Gidly, Wielgomłynów. Tutaj mniej więcej te tereny. I teraz, gdyby się pochylić i zbadać dokładnie nazwiska, które tutaj zostały wymienione, już mamy bardzo dużą wiedzę. Bo nie wszystkie nazwiska, którymi się będziemy spotykać, będą tymi bardzo nośnymi, które nam powiedzą bardzo dużo o danej osobie. Czasami trzeba, proszę Państwa, pochylić. Trzeba wiedzieć, bo najprawdopodobniej
Było to dziecko rodziców niewysoko postawionych. Takie były zasady, że do chrztu trzymali właściciele czy majątków do chrztu dziecko urodzone w rodzinie, no powiedzmy sobie, chłopskiej. Takie były zasady. Więc to wszystko tutaj nauka historii nam bardzo pomaga do wyjaśnienia pewnych oczywiście okoliczności, koneksji i tak dalej. Czas się zbliża do końca. Ja z żalem tutaj, no niestety nie mogę powiedzieć więcej na temat ksiąg, ale chcę Państwa uczulić na to, aby starych ksiąg nie pomijać, jeśli będzie taka oczywiście okoliczność i możliwość w badaniach i oczywiście źródeł zakonnych, do których no, czasami może być dostęp utrudniony. To musicie sobie Państwo z tego zdawać sprawę, ale sądzę, że w wielu wypadkach nie będzie tak źle. Dziękuję bardzo. Zatem, jeśli Państwo się rozsmakowali w tym pragnieniu zdobywania wiedzy, zapraszamy na studia podyplomowe od drugiego semestru bieżącego roku akademickiego. Dziękuję. Proszę przyjąć od nas podarunki w imieniu organizatorów. Księżna i książę te podarunki wręcza.